Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto państwowe obchodzone jest od 2004 roku. Dlaczego akurat 2 maja? Wybór daty nawiązuje do historycznego wydarzenia, kiedy to pod koniec II wojny światowej, 2 maja 1945 roku, polska flaga została zawieszona w Berlinie na Reichstagu, czyli siedzibie niemieckiego parlamentu, oraz na kolumnie zwycięstwa, symbolizując tym samym zwycięstwo nad okupantem. Tegoroczne pińskie obchody rozpoczęły się od wciągnięcia flagi na nowy maszt. Flaga narodowa składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry, a czerwonego na dole, w proporcjach 5:8. Z kolei nasze narodowe barwy biało-czerwone nawiązują do tradycji średniowiecznej Królestwa Polskiego. W herbie był biały orzeł na czerwonym tle. W heraldyce kolor godła odgrywa ważniejszą rolę, stąd też na górze, później na fladze znalazł się kolor bieli, natomiast na dole kolor czerwieni, czyli nawiązanie do tła herbowego jest to. Kolejnym uroczystym akcentem święta flagi było otwarcie w jednej z sal budynku starostwa Pińskiego Centrum Tradycji Wojskowych. Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z mundurami, archiwalnymi dokumentami, okolicznościowymi pucharami, medalami oraz unikatowymi fotografiami przedstawiającymi historię wojskowości w naszym mieście. To nie jedyne miejsce, o które wzbogacili się mieszkańcy przy starostwie. Strefa rekreacji to ukłon w kierunku tych bardziej aktywnych oraz miejsca na wypoczynek. Dzisiaj ta strefa, która wcześniej kojarzyła się z jakimś terenem zamkniętym, będzie otwarta dla mieszkańców. Będzie można tutaj wypocząć, ale przede wszystkim spędzić miło czas w ciszy, w oderwaniu od tego miejskiego zgiełku. Strefa rekreacji to kompleks składający się z wiaty pływającego po mostu oraz trapu do bezpiecznego przemieszczania się. Nie zabrakło także ławek oraz zieleni. Będzie można tam organizować koncerty oraz wystawy. Natomiast kajakarze będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z rzecznej przystani. W najbliższym czasie powstanie tam także plaża, na której będzie można wypoczywać oraz mała gastronomia.